Jest 2 lutego 2023 roku. Zawody w Słupsku mają być 26 marca tego roku. Tak prezentuje się moja forma po kilku dniach próbowania zwalczenia bólu poprzez unikanie ćwiczeń fizycznych, ćwiczeń siłowych. Chodziłem tylko na marsze około 9-kilometrowe i robiłem po kilka serii na brzuch. Dzisiaj przystąpię do pierwszego treningu i mam nadzieję kontynuować bez przeszkód aż do pierwszych zawodów w Słupsku. Rozpocznę trening od pompek, które są podobne. Ból tego barku utrzymuje się dalej. Trudno. Nie wiem, czy to są nerwobóle, bo to na pewno nie są sprawy przeciężeniowe.